nogi. Jak się to już rozruszało, to być może wejdą aktywniejsze nogi. I zobaczmy, jak się podnieśli palce stóp do góry. Czy to jest po prostu bardzo aktywna stopa. No dzisiaj nie było próby, dzisiaj były takie bardziej ćwiczenia. Wypychamy się do nogi. Pięknie tak wspólnie, nie polarne. Bo jak tam muzyka? Dużo motoryki w ciele, w miednicy. Przestrzenie, otwarcie, zamknięcie, praca z podłogą. Bawimy się dużo techniką pantomimy. Sprawdzamy, jak działa, jak inaczej mogę wyprowadzić ruch, jak inaczej mogę o tym ruchu myśleć. Wyjść nogą, a potem, kiedy robimy zmianę, cała nasza uwaga jest nie tylko kolana. Uwaga jest na to, żeby wkleić kość biodrową i żeby nie upaść, rozwałkować obręcz. Pojawia się pewna refleksja nad techniką pantomimy. Czym jest? Czym może jeszcze być? Czy jest w czymś więcej? 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Ło! 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Zmęczyłam się, ale wydaje mi się, że troszeczkę bardziej głowa mi się zmęczyła niż ciało. Jakby tutaj więcej, jakby przy tym jest więcej siły niewidocznej w nogach i w miednicy. Chciałam robić wbrew temu, cóż, wydawało mi się, że umiem. I że to wcale nie jest takie łatwe, żeby coś po prostu wypuścić z siebie i tego nie analizować. Dzisiaj ruszamy się. Dużo się ruszamy. Spadamy w dół, trzymamy ością poprzez spadanie na pierw. Ruszamy się po to, żeby się poczuć. Najpierw siebie, później innych. Idziemy do przodu i myślimy o tyle, kiedy idziemy w dół, pniemy się do góry. Czyli naciągamy wektory. Lokalizowaliśmy wspólny rytm w ciele. Szukamy wspólnego języka, żeby później zbudować spektakl. To spotkanie głównie ma na celu właśnie znalezienia takiej wspólnotowości w znajdowaniu ciała po prostu. Taki powrót do techniki pantomimy, ale zupełnie inny. It's a new vision, new methodology in working, and what is more, it's doing different stuff. Nie czuję ziemi. Wyśmiewam, że te palce tak naprawdę, ale jednak były inne w tych ciałach, jakieś tam, nie? Że on był całościowy. Trochę taka laboratoryjna zabawa z ciałem, a ja sobie cenię takie podejście właśnie różnorodności.